Cześć, ja jestem Kucy, a dziś pogadamy sobie o nadchodzącym 9. sezonie, co oznaczają teasery i czego możemy się spodziewać. Jak zwykle serdecznie zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, a poza tym zachęcam was do używania mojego kodu KUCYKACY w sklepie Fortnite. Dzięki temu pomagacie mi się rozwijać i motywujecie mnie do dalszego działania, a was to absolutnie nic nie kosztuje. Tutaj macie 5 osób, które dołączyły do grona moich wspierających i pochwaliły się tym na naszym Discordzie. Wielkie dzięki! To tyle, przejdźmy do filmu. Jak wiecie, koniec sezonu zbliża się wielkimi krokami. Jest to chyba pierwszy sezon, do którego mamy tak niewielkie wprowadzenie, a to dlatego, że wielkie zmiany zaszły kilka dni temu. W końcu usunięcie wykrzywionych i połowy sklepowej sadyby ma dość znaczący wpływ na mapę. Jeśli chodzi o 9. sezon, jedyną taką jakby zapowiedział go w grze jest pękający wskutek uderzenia kuli ognia Srogi Szczyt. Dzięki likerom wiemy, że będzie on dalej pękał, aż prawdopodobnie na początku sezonu 9 całkowicie się posypie. I co do tego mamy kilka możliwości. Możemy zobaczyć całkowicie nową miejscówkę zbudowaną na ogromnych bryłach lodu, które porozpadały się na dużym obszarze i na dobre przykryły lepki lasek. Inna opcja to mieszanka lodu i wody. Jeszcze inna opcja jest dla mnie najmniej prawdopodobna, czyli cała miejscówka zalana wodą. Dlaczego jest najmniej prawdopodobna? Fortnite to dynamiczna gra, a wszyscy wiemy, jak postać porusza się w wodzie. Jeśli zalano by tak znaczny obszar tą spowalniającą substancją, to raczej nie byłoby tam zbyt miło walczyć. Poza tym byłoby to dość wymagające dla samego silnika gry. Dlatego dla mnie najbardziej prawdopodobna i najfajniejsza jest ostatnia opcja, czyli skalisty obszar. Goła skała, którą wcześniej przykrywał lód ze Srogiego Szczytu, ale teraz się roztopił. Na obszarze, w którym wcześniej stał Zamek Króla Lodu, teraz jest Wielki Kanyon na wzór Colorado, a w jego wąwozach płyną małe rzeczki. Nad wąwozami można by było poruszać się np. rolkami i moglibyśmy widzieć wiszące mosty. Przyznajcie sami, że wyglądałoby to super. Nie możemy też zapominać oczywiście o teaserach. Pierwszy z nich przedstawił postać zbroi przypominającą robota i trzeba przyznać, że wygląda jak starszy brat egzekutora. Patrząc na niego nie wydaje mi się, żeby był przyjaźnie nastawiony. Warto podkreślić, że w opisie teasera, czyli przyszłość jest nieznana, w angielskiej wersji słowa przyszłość oraz nieznana są zapisane z wielkiej litery. Podobnie jest i w kolejnym teaserze, gdzie z wielkiej litery zapisano również słowo świetlana. Ten z kolei przedstawia jakiegoś żołnierza w futurystycznym kombinezonie, a raczej panią żołnierz. Dzisiaj o 16:00 pojawi się kolejny, ostatni już teaser przed nowym sezonem, który zapewne będzie również mówił coś na temat przyszłości. Swoją drogą będę dzisiaj streamował moment pojawienia się tego teasera, a także jutro rano start 9. sezonu, więc serdecznie was wszystkich zapraszam. Streamuję oczywiście na YouTubie, więc żeby nie przegapić transmisji, koniecznie zostawcie suba z dzwonkiem. Zaczniemy odpowiednio wcześniej i razem jako pierwsi zobaczymy teaser i będziemy go analizować i rozwiązywać wszelkie zagadki. A jutro nowy sezon i karnet bojowy, więc koniecznie wpadajcie. Raczej oczywiste jest to, że teaser przedstawiają skiny, które pojawią się w najbliższym karnecie, za to większą zagadką jest to, że każda z zapowiedzi zawiera w sobie pewną literkę. Do tej pory dostaliśmy już N i E. Padają różne teorie. Większość spodziewa się angielskiego słowa new, czyli nowy, co jest oczywiście dość logiczne, może oznaczać nowy sezon, nową fabułę, może w ogóle coś zupełnie innego. Ja natomiast spadłem na inny pomysł, który według mnie może się sprawdzić. Obstawiam, że jutro pojawi się literka O, co da nam słowo neo. Neo w sumie nie jest do końca słowem, a jest to część słowa. Dodaje się na początku wyrazu, aby określić coś, co jest kontynuacją lub nowszą wersją tego określonego wyrazu. Ale skąd w ogóle wziął się w mojej głowie taki pomysł? Kilka lat temu oglądałem serial o nazwie Orphan Black. Nie jest to zbyt popularny serial, więc pewnie wielu z was o nim nie słyszało, dlatego postaram się nie spoilerować. Działała w nim grupa wyznająca kierunek o nazwie Neolucja. W wielkim skrócie jej wyznawcy prowadzili do przyspieszenia i udoskonalenia ludzkiej ewolucji za pomocą zaawansowanych nowoczesnych technologii i mutacji ciała. Jak wiecie, 9. sezon Fortnite podkreśla znaczenie właśnie przyszłości, więc określenie Neo idealnie by do niego pasowało. Neo mogłoby być też imieniem dla którejś z postaci w karnecie, w końcu tak nazywał się główny bohater Matrixa, który jakby nie patrzeć poruszał temat właśnie futurystycznych technologii. Jestem strasznie ciekaw, czy twórcy myśleli w ten sam sposób co ja. Koniecznie oczywiście dajcie znać, co wy o tym sądzicie w komentarzach. Byłoby to na pewno ciekawsze niż zwykłe new. Jest jeszcze ewentualność, że nikt nie ma racji i twórcy nas zaskoczą czymś zupełnie niespodziewanym, ale tego dowiemy się dziś o 16:00 na streamku. Ode mnie to by było na tyle. Koniecznie podzielcie się z innymi w komentarzach, czego wy się spodziewacie w 9. sezonie i czy nie możecie się już doczekać. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału z dzwonkiem, jeśli jesteście nowi i wpisaniu w sklepie kodu KUCYKACY przed kupieniem karnetu, bo to bardzo mi pomaga w działaniu, a wam zajmie mniej niż minutę. Dzięki za oglądanie, mówi do was Kacy, Narka.